Szybkość reakcji, jak to działa? Szybkość reakcji chemicznej to po prostu tempo, w jakim reagują ze sobą substancje. Wyobraź sobie, że robisz lemoniadę. Im szybciej mieszają się składniki woda, cukier, cytryna, tym szybciej otrzymujesz gotowy napój. Podobnie jest w chemii. Szybkość reakcji to zmiana ilości jednego z reagentów, na przykład substancji, które się ze sobą łączą, w określonym czasie. Na szybkość reakcji wpływa kilka czynników. Stężenie, im więcej mamy substancji, wyższe stężenie, tym większa szansa, że cząsteczki się zderzą, co przyspiesza reakcję. Temperatura, im cieplej, tym cząsteczki poruszają się szybciej, a to sprawia, że szybciej wchodzą ze sobą w reakcję. Obecność katalizatora. Katalizator to taka pomoc dla reakcji. Sam się nie zużywa, ale przyspiesza proces, zmniejszając ilość energii potrzebnej do rozpoczęcia reakcji. Rozdrobnienie. Gdy substancja jest rozdrobniona na mniejsze kawałki, reakcja zachodzi szybciej, bo cząsteczki mają więcej miejsca na kontakt. Energia reakcji. Co się dzieje z energią? Reakcje chemiczne mogą wydzielać energię lub ją pochłaniać. To jakby reakcje miały temperament. Niektóre oddają energię na zewnątrz, na przykład ciepło, a inne potrzebują energii, aby mogły się odbyć. Reakcje egzotermiczne, egzo, czyli na zewnątrz, w takich reakcjach energia jest oddawana do otoczenia, jak na przykład ciepło w czasie spalania drewna w ognisku. Reakcje endotermiczne, endo, czyli do środka, w tych reakcjach substancje pochłaniają energię z otoczenia, żeby mogły się zadziać. To trochę tak, jakbyś musiał dostarczyć ciepło, żeby stopić lód. Entalpia to miara ilości energii w reakcji, pokazuje, ile energii zyskujemy lub tracimy podczas reakcji. Jeśli entalpia jest ujemna, H0, oznacza to, że energia jest oddawana, reakcja egzotermiczna. Jeśli jest dodatnia, H0, energia jest pochłaniana, reakcja endotermiczna. Równowaga chemiczna, kiedy reakcja się uspokaja? Niektóre reakcje nigdy się do końca nie kończą, tylko dążą do stanu równowagi, czyli momentu, gdy tyle samo substancji przechodzi w produkty, ile wraca do formy początkowej. Wyobraź sobie, że wlewasz wodę z jednego naczynia do drugiego, a potem znów z powrotem. Po pewnym czasie tempo wlewania wody i jej wyciekania się wyrównuje, to właśnie równowaga chemiczna. W takim stanie ilość substratów, czyli substancji wyjściowych i produktów, już się nie zmienia. W stanie równowagi kluczowe jest to, że reakcja cały czas zachodzi, ale dzieje się to w obu kierunkach z taką samą szybkością, więc na zewnątrz wydaje się, że nic się już nie dzieje. Energia aktywacji. Ile siły potrzeba, żeby ruszyć reakcję? Każda reakcja chemiczna potrzebuje kopa, aby się rozpocząć, to właśnie energia aktywacji. Można to porównać do jazdy na rowerze pod górę. Żeby ruszyć, musisz najpierw włożyć w to trochę energii. Reakcja chemiczna, aby ruszyć z miejsca, też potrzebuje odpowiedniej ilości energii. Katalizator to coś, co pomaga zmniejszyć tę energię, jakbyś miał pomoc w postaci kogoś, kto cię pcha na rowerze. Dzięki katalizatorowi reakcja zachodzi szybciej, bo potrzeba mniej energii, aby ją rozpocząć. Pierwsze definicje i podstawowe pojęcia. Szybkość reakcji, zmiana stężenia reagentu w jednostce czasu. Energia aktywacji, minimalna energia potrzebna do rozpoczęcia reakcji. Reakcje egzotermiczne i endotermiczne, reakcje wydzielające energię, egzo, i pochłaniające energię, endo. Entalpia, H, miara efektu energetycznego reakcji. H0 reakcja egzotermiczna, H0 endotermiczna. Drugie czynniki wpływające na szybkość reakcji, stężenie substratów, im większe, tym szybsza reakcja. Obecność katalizatora, katalizator przyspiesza reakcję, zmniejszając energię aktywacji. Temperatura, wzrost temperatury zwiększa szybkość reakcji. Stopień rozdrobnienia, mniejsze cząsteczki reagują szybciej z powodu większej powierzchni kontaktu. Trzecia równowaga chemiczna, stan równowagi, gdy szybkość reakcji w prawo i w lewo jest równa, układ osiąga równowagę dynamiczną. Stała równowagi, K, określa proporcje stężeń reagentów w stanie równowagi. Reguła L.E. Cateliera, wprowadzenie zmian, takich jak temperatura, ciśnienie, stężenie, powoduje przesunięcie stanu równowagi. Czwarta energia reakcji chemicznych, energia aktywacji na wykresach, zaznaczana jako różnica między energią reagentów a energią potrzebną do rozpoczęcia reakcji. Katalizator obniża energię aktywacji, ale nie zmienia stałej równowagi ani efektu energetycznego reakcji. Piąte doświadczenia, wpływ temperatury, zmiana szybkości reakcji przy różnych temperaturach. Wpływ stężenia,
Zmiana szybkości w zależności od ilości użytej substancji. Stopień rozdrobnienia. Większa powierzchnia reagujących cząsteczek zwiększa szybkość reakcji. Szóste obliczenia. Różnorodne zadania obliczeniowe dotyczące zmian stężeń, prędkości reakcji oraz wykorzystania równań kinetycznych. Ta notatka podsumowuje najważniejsze zależności oraz pojęcia z zakresu kinetyki i statyki chemicznej oraz energetyki reakcji chemicznych, zgodnie z zakresem podstawowym i rozszerzonym. Przykłady praktyczne. Cukier w herbacie. Kiedy wsypujesz cukier do gorącej herbaty, rozpuszcza się szybciej niż w zimnej, ponieważ cząsteczki w gorącej herbacie poruszają się szybciej i łatwiej rozbijają kryształki cukru. Tabletka musująca. Tabletka w kawałkach rozpuści się szybciej niż cała tabletka, bo ma większą powierzchnię kontaktu z wodą. Podsumowując, kinetyka chemiczna uczy nas, co wpływa na to, jak szybko zachodzą reakcje, a energetyka reakcji pozwala zrozumieć, jak energia jest zaangażowana w te procesy. Prawo Hessa i równanie kinetyczne to dwa ważne pojęcia, które pomagają zrozumieć, jak działają reakcje chemiczne. Wyjaśnię je w prosty sposób, tak abyś mógł łatwo to zrozumieć, bez skomplikowanych nazw i wzorów. Prawo Hessa, o co w tym chodzi? Prawo Hessa to taki sprytny sposób na przewidywanie, ile energii potrzeba lub ile energii wydzieli się podczas reakcji chemicznej. Można to porównać do podróży, nieważne, czy jedziesz prostą drogą od punktu A do B, czy robisz przystanki po drodze, zużywasz tyle samo paliwa, żeby dotrzeć do celu. W chemii prawo Hessa mówi, że całkowita ilość energii, która bierze udział w reakcji, zależy tylko od punktu początkowego i końcowego, a nie od tego, ile etapów po drodze przejdzie reakcja. Jak to rozumieć praktycznie? Wyobraź sobie, że pieczesz ciasto. Możesz wymieszać wszystkie składniki od razu i włożyć do piekarnika, albo możesz zrobić to na dwa etapy: najpierw przygotować ciasto, potem masę. Na końcu zawsze powstanie ciasto, a ilość energii potrzebnej do jego upieczenia będzie taka sama, niezależnie od tego, jakim sposobem to zrobisz. Właśnie o to chodzi w prawie Hessa: ile energii potrzebujesz, by coś się wydarzyło, nie zależy od liczby kroków, jakie podejmujesz, ale od tego, co zaczynasz i co kończysz. Równanie kinetyczne, co to jest? Równanie kinetyczne to taki przepis na to, jak szybko zachodzi reakcja chemiczna. Można to porównać do przepisu na gotowanie. Wyobraź sobie, że gotujesz zupę. Jeśli dasz za mało składników, gotowanie będzie trwało dłużej, a jak dasz więcej składników, gotowanie może przyspieszyć. W reakcji chemicznej jest podobnie: szybkość reakcji zależy od ilości składników, czyli substancji, które ze sobą reagują. Jak to działa w praktyce? Załóżmy, że masz trochę proszku do pieczenia i dodajesz go do wody. Jeśli dodasz mało, to reakcja, czyli bąbelki, będzie powolna, ale jak dodasz więcej, bąbelki zaczną się tworzyć szybciej. Równanie kinetyczne pokazuje, jak szybko taka reakcja będzie zachodzić, zależnie od ilości substancji, których. To tyle. Prawo Hessa mówi nam, że ilość energii nie zależy od drogi, jaką idzie reakcja, a równanie kinetyczne pokazuje, jak szybko reakcja zachodzi w zależności od tego, ile mamy składników do reakcji. Oba te prawa pomagają lepiej zrozumieć, jak działają chemiczne procesy na poziomie energii i szybkości. Pytania i odpowiedzi do materiału: kinetyka, statyka i energetyka reakcji chemicznych. Pierwsze, co to jest szybkość reakcji? Szybkość reakcji to tempo, w jakim zmienia się ilość substancji biorących udział w reakcji w określonym czasie. Drugie, jakie czynniki wpływają na szybkość reakcji? Stężenie, temperatura, obecność katalizatora i stopień rozdrobnienia. Trzecie, co robi katalizator w reakcji chemicznej? Katalizator przyspiesza reakcję, zmniejszając energię potrzebną do jej rozpoczęcia. Czwarte, co to jest reakcja egzotermiczna? Reakcja, która oddaje energię do otoczenia, na przykład w postaci ciepła. Piąte, co to jest reakcja endotermiczna? Reakcja, która pochłania energię z otoczenia. Szóste, co to jest entalpia reakcji? Entalpia to miara energii reakcji chemicznej, mówi nam, czy reakcja pochłania, czy oddaje energię. Siódme, jakie są różnice między reakcją egzotermiczną a endotermiczną? Reakcja egzotermiczna oddaje energię, H0, a endotermiczna pochłania energię, H0. Ósme, co to jest stan równowagi chemicznej? Stan, w którym reakcje zachodzą w obie strony z równą szybkością, więc ilości substratów i produktów się nie zmieniają. Dziewiąte, co to jest energia aktywacji? To minimalna ilość energii potrzebna do rozpoczęcia reakcji chemicznej.
10. Jak działa katalizator na energię aktywacji? Katalizator zmniejsza energię aktywacji, przyspieszając reakcję. 11. Czym jest prawo Hessa? Prawo Hessa mówi, że ilość energii w reakcji chemicznej zależy tylko od początkowego i końcowego stanu reakcji, a nie od liczby etapów po drodze. 12. Co opisuje równanie kinetyczne? Równanie kinetyczne pokazuje, jak szybkość reakcji zależy od ilości substancji biorących w niej udział. 13. Co to jest rząd reakcji? Rząd reakcji mówi, w jakim stopniu zmiana stężenia substancji wpływa na szybkość reakcji. 14. Dlaczego rozdrobnienie substancji przyspiesza reakcję? Rozdrobnione substancje mają większą powierzchnię kontaktu, co przyspiesza reakcję. 15. Dlaczego temperatura wpływa na szybkość reakcji? Wyższa temperatura powoduje szybsze poruszanie się cząsteczek, co zwiększa szanse ich zderzeń i przyspiesza reakcję. 16. Jak działa katalizator? Katalizator obniża energię aktywacji, ułatwiając rozpoczęcie reakcji, ale nie zużywa się w trakcie procesu. 17. Jak obliczyć entalpię reakcji przy użyciu prawa Hessa? Można to zrobić, sumując entalpię poszczególnych etapów reakcji, aby uzyskać całkowitą entalpię dla reakcji końcowej. 18. Co się dzieje w reakcji nieodwracalnej? W reakcji nieodwracalnej wszystkie substraty przekształcają się w produkty i reakcja nie wraca do stanu początkowego. 19. Co to jest reakcja odwracalna? To reakcja, w której substraty mogą przekształcać się w produkty, a produkty mogą wracać do substratów, aż osiągnie się stan równowagi. 20. Jakie są różnice między reakcją odwracalną a nieodwracalną? W reakcji odwracalnej można osiągnąć stan równowagi, a w nieodwracalnej wszystkie substraty przekształcają się w produkty bez możliwości powrotu.